W poprzednim odcinku przedstawiłem Wam, w jaki sposób ówczesne polskie media relacjonowały kampanię wyborczą do Sejmu i Senatu sprzed ponad 100 lat. Pełne emocji odezwy, oskarżanie przeciwników politycznych, a nawet atak na znaną redakcję dziennika politycznego. Jaki był efekt tej kampanii? Już za chwilę poznamy oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu sprzed ponad 100 lat i zobaczymy, jak wyniki te relacjonowały ówczesne polskie media. To jest kanał Historia w Mediach. Witam i zapraszam. Znajdujemy się w siedzibie polskiego parlamentu. Zarówno teraz, jak i 100 lat temu instytucja ta miała kluczowy wpływ na funkcjonowanie państwa. Od tego, ile dana partia uzyskała poparcie w wyborach, zależało, czy będzie mogła rządzić lub współrządzić państwem. Dlatego politycy zarówno teraz, jak i 100 lat temu tak bardzo zabiegali o jak największe poparcie w wyborach do Sejmu i Senatu. Zobaczmy, jak przedstawiał się układ sił w polskim parlamencie sprzed ponad 100 lat. Oto wyniki wyborów do Sejmu. Przedstawiciele prawicy występujący pod nazwą Chrześcijański Związek Jedności Narodowej zdobyli prawie 30%, ale już na drugim miejscu z poparciem 16% uplasował się Blok Mniejszości Narodowych, czyli ugrupowanie, z którym prawica zaciekle walczyła. Trzecie miejsce to centrowe PSL Piast. Na dalszych miejscach znalazły się lewicowe PSL Wyzwolenie, Polska Partia Socjalistyczna, Narodowa Partia Robotnicza, a także przedstawiciele komunistów. W Senacie prawica również zajęła pierwsze miejsce, ale dobry wynik zanotowały również mniejszości narodowe. Taki podział powodował, że endecja, mimo że w skali kraju zajęła pierwsze miejsce, nie mogła rządzić w parlamencie samodzielnie. W regionach, w których zdecydowanie wygrała endecja, takich jak Wielkopolska, tamtejsza prasa prawicowa wprost ogłosiła zwycięstwo ósemki. Ale już w prasie warszawskiej nie mieliśmy do czynienia z tak hura optymistycznymi tytułami. Kilka dni po wyborach do Sejmu Gazeta Warszawska tak pisała o wynikach. Wypadły one rozmaicie w różnych miejscach. Jeżeli na zachodzie mamy do zanotowania zjawiska na ogół bardzo dla polskości pomyślne, to natomiast na wschodzie mamy objawy dość niepokojące. Zatrzymajmy się nad tym wątkiem dobrych wyników prawicy na zachodzie kraju i słabych wyników na wschodzie. Gazeta Warszawska już po wyborach do parlamentu opublikowała artykuł o wymownym tytule Nasza klęska na Wołyniu. W artykule tym omówiono przyczyny klęski endecji na tym terenie, a raczej sukcesu Bloku Mniejszości Narodowych. Prawicowe media sugerowały również, że słabe wyniki endecji na Wołyniu to także efekt nadużyć wyborczych, do jakich miało dochodzić na tym terenie. W tym celu powołana została Komisja Śledcza. Fakty są jednak takie, że największy przeciwnik endecji, Blok Mniejszości Narodowych, w skali kraju zajął drugie miejsce. A dla narodowej demokracji najistotniejsze było to, aby Polską rządzili Polacy. I o ile endecy dopuszczali możliwość współrządzenia z innymi polskimi partiami, tak sytuacja, w której to Blok Mniejszości Narodowych miałby mieć decydujący wpływ na zarządzanie państwem, było dla ówczesnej polskiej prawicy czymś nie do zaakceptowania. Blok Mniejszości Narodowych będzie w Sejmie niewątpliwie siłą wyraźnie naszej państwowości wrogą. Zajęcie przez Blok Mniejszości Narodowych zarówno w wyborach do Sejmu i Senatu drugiego miejsca było dla endecji czymś niepokojącym. Ale media prawicowe potrafiły z tego wybrnąć i wytłumaczyć swoim odbiorcom przyczyny porażki endecji na wschodzie Polski. Niewyrobienie polityczne, nieudolna administracja i wpływy belwederskie.
protegujące najwyuzdańszą nawet agitację antypaństwową, byle oddającą cześć osobie pana naczelnika państwa, złożyły się na wynik niekorzystnie. Trzeba dużo jeszcze włożyć pracy narodowej w te rozległe obszary, by doprowadzić je w całości do tego poziomu, jaki ma okręg wileński, którego wszystkie 5 mandatów są w ręku polskim i 3 z nich w Związku Jedności Narodowej. Czyli według Gazety Warszawskiej porażka endecji na wschodzie kraju to tak naprawdę efekt dotychczasowych rządów lewicowo-belwederskich. Czyli wiecie, że to Piłsudski i jego ekipa na złość endecji doprowadzili do sytuacji, w której blok mniejszości narodowych na tych terenach zyskał większość. A jak wynik wyborów komentowały media antyprawicowe? Część z nich pisały o klęsce hieny. W języku politycznym nazywa się to klęską. Klęską wielką. Miliardy tak potrzebne na cele produktywne i twórcze rzucone zostały w błoto. Zużyte zostały na skorumpowanie i zdemoralizowanie najciemniejszych, najbardziej analfabetycznych mas, na rozhisteryzowanie kobiecej ich części przez wyuzdaną i rozbestwioną propagandę, na wniesienie wewnątrz społeczeństwa płomienia nienawiści i wojny domowej pod hasłem obłudnego i faryzejskiego hasła rzekomej jedności. Jako rezultat tego wszystkiego mniejszość w Sejmie, opozycja, zdatna tylko do tego, aby psuć i przeszkadzać, niezdolna, aby cokolwiek tworzyć i za cokolwiek przyjąć odpowiedzialność. Kurier Poranny zaatakował też partie antyprawicowe za to, że przed wyborami nie zjednoczyły się przeciwko endecji. Gdyby po drugiej stronie było więcej energii, więcej zrozumienia, że blokowi prawicy należy przeciwstawić zwarte porozumienie wszystkich innych czynników politycznych kraju i ograniczenie egoizmów partyjnych, zwycięstwo byłoby jeszcze większe. To porozumienie, którego nie było podczas wyborów, dokona się prawdopodobnie siłą rzeczy wewnątrz Sejmu. Tak przewidywał Kurier Poranny. A jak wybory parlamentarne komentowały media typowo lewicowe, zależne od Polskiej Partii Socjalistycznej? Zobaczmy. Wybory sromotnie hienę zawiodły. Myślą przewodnią całej tej kampanii wyborczej było zdobycie w Sejmie bezwzględnej większości. Wzorem hieny był francuski Blok Narodowy. Jego laury nie dawały hienie spać. W tym duchu była prowadzona cała akcja wyborcza hieny. I tym się tłumaczy, że hiena z taką nienawiścią, zaciekłością i szalonym gniewem zwalczała centrum. Była ona zdania, że sama własnymi siłami stworzy w Sejmie większość i że centrum jest tylko niewygodnym konkurentem, który może tę większość osłabić. Stałym argumentem hieny w kampanii wyborczej było podkreślanie potrzeby zwartej prawicowej większości przeciwstawiającej się lewicy, a nie potrzebującej oglądać się na chwiejne centrum. Media prawicowe przekonywały, że endecja prowadzi rozmowy polityczne z partią Wincentego Witosa PSL-em Piast na temat przyszłej współpracy w nowym parlamencie. Z kolei prasa lewicowa lansowała tezę, że endecja w nowym parlamencie nie będzie w stanie zawrzeć koalicji z żadnym ugrupowaniem. Hiena chce przywabić piastowców. Należący do PPS Dziennik Ludowy zapewniał swoich czytelników. Według informacji klubu PSL Piast, pogłoski rozpuszczone przez prasę prawicową o możliwości kompromisu piastowców z hieną są pozbawione realnej podstawy. Stwierdzić należy, że ogół członków PSL jest przeciw takiemu kompromisowi. 28 listopada 1922 roku w tym miejscu odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Sejmu, ale do tego czasu wciąż nie było pewności, kto zostanie marszałkiem Sejmu, a kto marszałkiem Senatu. Media spekulowały, kto z kim przeciwko komu zawrze nieformalną koalicję, aby wybrać 2 najważniejsze osoby w polskim parlamencie.
W sprawie kandydatury na marszałka Sejmu przeważa opinia, że kandydatem PSL Wyzwolenie będzie Jan Dąbski. Ze strony PSL Piast wysuwają Macieja Rataja. Kandydatura Dąbskiego została przychylnie przyjęta przez Narodową Partię Robotniczą. A propos właśnie Narodowej Partii Robotniczej, inny lewicowy dziennik należący do PPS na krótko przed wyborem marszałka Sejmu i Senatu pisał o zmianie kursu politycznego Narodowej Partii Robotniczej. Że dziś NPR ciąży ku prawicy, świadczy niepewne stanowisko posłów NPR-owskich w sprawie utworzenia nowego rządu w Polsce. Prawie zupełnie zgodnie podkreśla prasa warszawska fakt, że NPR zgodziłoby się ewentualnie razem z piastowcami i prawicą utworzyć nowy rząd. To oczywiście z punktu widzenia PPS-u bardzo zły scenariusz, który zakładał, że prawica porozumie się z PSL-em Piast i częścią NPR-u nie tylko w sprawie wyboru marszałka Sejmu i Senatu, ale także przyszłego rządu i wyboru prezydenta. W końcu doszło do wyboru najważniejszych osób w polskim parlamencie. Marszałkiem Sejmu został Maciej Rataj z PSL Piast. Z kolei marszałkiem Senatu Wojciech Trąbczyński, reprezentujący Narodową Demokrację. Wybór tych osób, jak się wydaje, mógł wskazywać na to, że doszło do zawarcia przynajmniej nieformalnej koalicji między prawicą a PSL-em Piast. Czy tak było w rzeczywistości? O tym już w kolejnym odcinku na kanale Historia w Mediach. Tymczasem czekam na Wasze komentarze pod filmem. Jeśli zainteresowała Cię ta tematyka, koniecznie zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco i nie przegapić kolejnego odcinka, który już niebawem. Do zobaczenia. W następnym odcinku. Emocje w Sejmie sięgają zenitu. Czy czwarta runda głosowania odpowie nam wreszcie na pytanie, kto zostanie pierwszym prezydentem Polski?